bo to jest iluzja, że jesteś w stanie komuś pomóc. Mamy taką, takie przekonanie, że znakiem mojej troski o drugiego człowieka, wręcz miłości do niego, jest chęć pomocy. Ale zobacz, jak pomoc wygląda. Jeżeli to jest moja pomoc dla ciebie, to jest moja idea, jak ja mogę tobie pomóc. Co więcej, jak chcę ci w ten sposób pomóc, to ja chcę powiedzieć, to masz być taki. Mhm. Nie? Ja ci pomogę stać się takim. Albo może mamy wspólne ideały. Ci pomogę, żebyś te ideały zrealizował i tak dalej. Nie dzieje się tak. Jedyne zobowiązanie miłości, które mamy wobec drugiego człowieka, to jest go kochać takim, jakim jest. No dobrze. Broń Boże go zmieniać.